Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kochani moi stali widzowie i drodzy sympatycy naszego kanału Tubacordis. Bardzo często spotykam się z tym, jest to bardzo irytujące, po prostu czasem nie do wytrzymania wręcz. Jak ludzie nie chcą wysłuchać żadnych argumentów, nie chcą się dowiedzieć czegoś na temat tego, na, te, na temat czegoś, yy, o czym się wypowiadają, co krytykują i tak dalej. Nie wiedzą nic na ten temat. Ciemni jak tabaka w rogu. Ale oni wiedzą wszystko najlepiej i im proszę nic nie, nie mówić. Oni argumentów żadnych nie chcą słuchać, zatykają sobie uszy, bo ja i tak wiem, co ty chcesz powiedzieć i się z tobą nie zgadzam. Jak możesz się nie zgadzać, jak nie wiesz jeszcze, jakie ja mam argumenty? No, przecież to jest zatykanie sobie uszu naprawdę. No, tak było na przykład kiedyś, że miałem wykład dla chętnych na temat, yy, no nie z dziedziny religijnej bezpośrednio, chociaż to się też trochę wiąże, na temat tak zwanego liberum veto. No, to było otwarte dla wszystkich, przyszło mi tylko kilka osób, yy, a mówiłem rzeczy naprawdę ważne i ciekawe. Nareszcie by się dowiedzieli, że czegoś takiego jak liberum veto w ogóle nie było, że jeśli ktoś chciał przerwać obrady Sejmu, musiał krzyknąć sisto aktywitatem, a nie żadne tam liberum veto, i skąd to się wzięło, dlaczego, jakie to miało podłoże, czemu to miało służyć i jak długo to cudownie zdawało egzamin, zanim zaczęło się psuć. Ale tego nie chcą posłuchać w ogóle, tylko oni wiedzą najlepiej. Tak? To było tylko zrywanie sejmów, szlachta warholiwa. Nie, głupstwa bredzisz, powtarzasz głupoty po innych, a sam się nie chcesz dowiedzieć. Podobnie, no to jest jeszcze w, w przypadku księży jest lepiej, ale świeckich też. Święta Inkwizycja czy pielgrzymki zbrojne, zwane krucjatami. No bzdury gadają na ten temat. Kompletne bzdury. Tak samo na temat średniowiecza. Głupoty jakieś. Ciemne. Które wmówili yy, heretycy, żeby oczernić katolicyzm. I to powtarzają tak zwani katolicy. A nie chcą się dowiedzieć. Podsyłasz im źródła, chcesz im powiedzieć: Nie, nie, oni, oni to wystarczy. I tak, I tak powszechnie wiadomo. I tak wszyscy wiedzą. Czy na przykład teraz. Chcę wytłumaczyć moją postawę, jeśli chodzi o stosunek do mszy świętej, do liturgii i tak dalej. No i yy, o, większość uważa, że tak, no przecież, przecież po soborze się zmieniło, biskupi kazali, a trzeba być posłusznym w kościele, więc trzeba to przyjąć. No nie, nie trzeba, mało, nie wolno nawet, nie wolno. To nie Sobór wprowadził te zmiany, tylko głupie posoborowie masońskie. Gdybyś, gdybyśmy chcieli zgodnie z Soborem postępować, zgodnie z tym, co Sobór postanowił, zgodnie z wolą ojców Soborowych, to zdecydowanie bliżej, bliższa tym postanowieniom jest Msza Święta, tak zwana trydencka, niż ta Ale to zdecydowanie. Przecież ojcowie Soborowi, jak się rozjeżdżali, jeszcze odprawili starą mszę i pojęcia zielonego nie mieli, że to jakieś zmiany takie rewolucyjne będą. Tym bardziej, że Sobór zakazał rewolucyjnych zmian. Nie wolno wprowadzać rewolucyjnych zmian w liturgii. Zmiany hmm. powinny niejako organicznie się odbywać. No ale yy, stało się inaczej, tak? Nastąpiła totalna rewolta. Ksiądz odwrócony. Tyłem, że się dosadnie nie wyrażę do Pana Boga, tak? gdzie powinien przodem stać. Yy, I tak dalej. No i, i wprowadzone zupełnie inne modlitwy, i tak. To do, 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 do zupełna zmiana. Totalna. Z mszy yy, teo -i chrystocentrycznej czyli w centrum Chrystus, zrobiono mszę antropocentryczną, czyli człowiek najważniejszy, człowiek w centrum. A Pan Jezus gdzieś tam na boku w kącie. No nie no, takich rzeczy nie wolno robić. I teraz uwaga. Czy wolno zmieniać kanon? Bo przyszedł nowy papież, bo tam coś ten czy inny biskup postanowił. No więc, czy można zmieniać Kanon? Czy można Kanon Pisma Świętego dowolnie zmieniać? Bo, przy, bo przyjdzie ktoś nowy. I on uzna, że to, co było do tej pory w Piśmie Świętym, wyrzucamy do apokryfów, a z apokryfów coś bierzemy i wkładamy do Pisma Świętego. Wolno tak? No jasne, że nie. To by była zbrodnia. Kanonu nie wolno dotykać, nie wolno w nim grzebać w ogóle. To jest kanon Rzecz Święta, ustanowione po wsze czasy. Na zawsze, nienaruszalne, nietykalne. I tak samo jest z kanonem Mszy Świętej. No przecież mówimy nawet kanon rzymski. Tak zwana teraz pierwsza modlitwa eucharystyczna. Tylko taką się powinno odmawiać, żadnej innej. Bo to jest kanon. Tego nie wolno dotykać, w tym nie wolno grzebać. I nikt nie miał prawa tak sobie zmieniać mszy świętej. Owszem, jakieś tam kosmetyczne, drobne zmiany zawsze zachodzą. To jest nieuniknione. Ale taka, taka totalna zmiana to jest, to jest zbrodnia po prostu liturgiczna. Nikt nie ma prawa tego dotykać. Zresztą, święty Pius V, papież, ustanowił tęże starą, powietrzne czasy, jako nietykalną, tak? To znaczy, ona była taką już. Nikt nie miał prawa jej dotykać, grzebać, zmieniać i tak dalej. Ale święty Pius V, no jak miał taki dar profetyczny, że on przewidział, że będą próbowali i tak tam coś zmieniać. I dlatego zawarował to. I powiedział, nie wolno tam niczego dodawać, umować, nie wolno zmieniać. Tam msza święta jest po wsze czasy. Dlatego mówimy o mszy świętej wszech czasów. I ktoś powie, no tak, ale on to powiedział, a przyszedł następny i już i przecież miał prawo zmienić. Nie miał prawa. To jest kanon, rzecz święta nietykalna. Poza tym, święty Pius V powiedział to uroczyście ex cathedra, Czyli to ma klauzulę nieomylności. A tamte wszystkie udziwnienia nie mają żadnej klauzuli, w ogóle nawet nie są oficjalnymi postanowieniami. To jest jakieś takie po prostu sobie taka, taka gangsterka. Takie, no, ktoś tam coś. Także ludzie przyszli na Mszę Świętą we Francji, na przykład, normalnie ołtarz i wszystko, i tak, tak jak zawsze. Następnego dnia przychodzą, a tu już ołtarza nie ma, tylko jakiś stół stoi na środku. No co, byli w szoku, to kościoły opustoszały przecież. Ale tego nie miał nikt prawa na miłość boską zrobić. I niech mi nikt nie mówi o posłuszeństwie. Posłuszeństwo ma swoje granice. W duchu posłuszeństwa nie wolno zmieniać ani kanonu Pisma Świętego, bo to jest święte, nietykalne, nienaruszalne, ani kanonu Mszy Świętej, ani też Różańca Świętego, yy, który wprawdzie kanonem nie jest nazywany, ale, ma, ale nosi wszelkie znamiona kanonu również. Tak? To jest też ustanowione. Oczywiście można sobie dodawać inne rzeczy, prywatnie odmawiać. Nikomu nie bronię. Może sobie tajemnice światła rozważać i tak dalej. Ale oficjalny różaniec jest, jest powszech czasy y, ustanowiony jako zawierający 150 razy Ave Maria, tak jak 150 psalmów w Piśmie Świętym, bo stąd się to wzięło. I składa się z trzech y, części. Tajemnice radosne, bolesne i chwalebne. No tak, a co z tym, co z tym okresem, kiedy Pan Jezus tam dojrzewał, tego nie ma? No to co? Tacy głupi byli ci wszyscy? Duch Święty też się mylił, który przez wieki prowadził i doprowadził do różańca w jego aktualnym kształcie. Matka Boska była w błędzie, jak objawiała różaniec jako piętnaście dziesiątków, tak? Tylko ci, tylko ci masoni, którzy już próbowali na etapie II Soboru Watykańskiego grzebać w różańcu i zmieniać, ale na szczęście im się to nie udało, czekali, aż już święty Jan Paweł II będzie w stadium postępującej demencji, kiedy dawano mu wszystko do podpisu, a on podpisywał. No, to, no niestety, no tak było. No. I przeforsowali. To przecież to nie, to nie święty Jan Paweł II ustanowił żadne tajemnice światła. No, no, nie, no, no nie bądźmy naiwni. Gdyby chciał coś zmienić w Różańcu, to by zrobił to wtedy, kiedy był w pełni władz umysłowych, jeszcze kiedy był młodszy. Tego nie zrobił, więc to nie, naprawdę nie, nie jego wina, że zmieniono. Ale na szczęście nie zmieniono oficjalnej wersji Różańca. Nie wyszedł żaden dekret, żadne postanowienie. Różaniec w dalszym ciągu obowiązuje tradycyjny, publicznie. Składa się z trzech części piętnastu tajemnic, piętnastu dziesiątków, i y, części radosne, jeżeli, jeżeli tylko jedną część odmawiamy publicznie, to części radosne odmawiamy w, w poniedziałki i czwartki, uwaga, w czwartki radosne, nie żadne inne. Części bolesne, y, tajemnice bolesne we wtorki i w piątki, a tajemnice chwalebne w środy, soboty i niedzielę. I absolutnie nie inaczej. A to, że w Polsce tak się przyjęło, że tak tłuką tam publicznie yy, na adoracjach i na, na wy... tak dalej te tajemnice światła, tak zwane, zamiast to ograniczyć do prywatnego rozważania, prywatnego odmawiania, no to jest po prostu abuzus, to jest przestępstwo liturgiczne. Ale tego, jak o tym chcę mówić, nikt nie chce słuchać. Oni wiedzą, lepiej zatykają sobie uszy, czy takie postępowanie... Jeżeli nawet nie jest bezpośrednio grzechem przeciwko duchowi świętemu, bluźnierstwem przeciwko duchowi świętemu, czy się o to przynajmniej mocno nie ociera. Przecież to jest zatykanie sobie uszu, a może duch święty przeze mnie czy przez kogoś innego zechcieć przemówić, zechcieć oświecić, zechce objawić prawdę, a ty nie dopuszczasz. Blokujesz drogę w swoim zacietrzewieniu. W swojej, nie waham się użyć słowa, dosadnego głupocie. Otrząśnij się z mądrzej i wreszcie najpierw wysłuchaj argumentów, wysłuchaj uważnie i dopiero wtedy dyskutuj. A nie wtedy, kiedy absolutnie jeszcze na ten temat nic nie wiesz.